Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, śpimy prosto do świtu. Tutaj jeszcze ludzie mogą spać, ale nie martwmy się może tym. Widzę, że niekoniecznie chcą spać. Mamy do porozmawiania jeszcze z trzema osobami. Musimy wziąć od nich kłeściki i udamy się dzisiaj do wioski, żeby pozbyć się orków. Zacznijmy może od tej oto pani. Na początek prosta kradzież, oczywiście. Witam. Jestem Roland. Chwała Innosowi, że przysłał nam obrońcę. Witaj, żołnierzu. Jestem Walina, żona Toumy. Co możesz mi powiedzieć o orkach w wiosce? No, zbyt wiele nie mogę ci powiedzieć, ponieważ byliśmy zmuszeni natychmiast uciekać. Ale mogę powiedzieć to, że było ich około 20 i przewodził im szaman. Zwłaszcza jego trzeba się wystrzegać. Zaczekaj. Póki tu jesteś, chciałabym poprosić cię o przysługę. Nie ma problemu. Co mam dla ciebie zrobić? Od kilku dni gorączkuję i nie mogę temu zaradzić. To niedobrze. Ale jak mam ci pomóc? W namiocie niedaleko latarni przebywa kobieta, która zna wszystkie rodzaje ziół. Ona wie, jak przygotować miksturę na gorączkę. Mam wielką prośbę, abyś poszedł do niej i przyniósł mi tę miksturę. Dobrze, zajrzę do zielarki. Okej, dobra. Kolejna osoba to Elena. Hej, ty. Dziecinnie łatwa kradzież. Wymaga zręczności 1. Witam. Kim jesteś? Witaj. Jestem Elena. Co tutaj robisz? Wraz z pozostałymi ukrywam się przed orkami. Bardzo się ich boję. Jak się czujesz? Boję się. Jestem bardzo przerażona. Nie mogę się śmiać, nie tańczę i nie zbieram moich ulubionych kwiatów. To wszystko takie okropne. Nie chcę nawet o tym myśleć. Jak boję się. Okej, czyli to wszystko, co masz do powiedzenia. No i został nam Martis, który tutaj rządzi, z tego co wychodzi. Witam. Mam na imię Roland i jestem żołnierzem z okrętu wojennego Albatros, który przybył z Engardu. Chwała Innosowi. Jesteście tu z powodu orków. Przypłynęliście, aby nam pomóc. Właściwie, to chcieliśmy tu zaopatrzyć się w wodę i prowiant. Kto u was jest kupcem? Ja. Mam na imię Martis i u mnie możesz kupić wszelkie potrzebne rzeczy. Ale zanim będziemy mogli wam pomóc z wodą i prowiantem, musicie uwolnić Chorus od orków. Chociażby z tego powodu, że wszystkie moje towary zostały w wiosce, gdzie mam magazyn. A tam są orkowie. Przy okazji porozmawiaj z Tomem i Tedeusem, naszymi latarnikami. Na pewno będą mogli coś więcej powiedzieć o orkach i gdzie się znajdują. Wyglądasz na bardzo strapionego. Co się stało? Och, nawet nie pytaj. Mój syn Ferel nie żyje. Nie mogę o tym zapomnieć. To straszne, co mówisz. Jak to się stało? Kiedy uciekaliśmy przed orkami, niektórzy z nich rzucili się w pogoń za Elenną. Ferel zawsze ją kochał, pomimo braku wzajemności. I gdy zobaczył, że ona jest w niebezpieczeństwie, całą uwagę orków zwrócił na siebie. Pobiegł do kopalni węgla, a orkowie pognali za nim. I tam wpadł do szybu. Chciałem pójść za nim, ale wszyscy mnie powstrzymywali, bo przecież wpadłbym w łapy orków. Moja żona nie chce uwierzyć w śmierć Ferella. Myśli, że nasz syn nadal żyje. Ale to chyba niemożliwe. Dlaczego uważasz, że Ferel nie żyje? A jak mógł przeżyć upadek? Na dodatek stało to się około tygodnia temu. Za późno, aby iść mu na pomoc. Jak dobrze zrozumiałem, to od tego zdarzenia nie byłeś w kopalni. Nie, bo nie było możliwości. Kiedy Ferel uciekł do kopalni, orkowie pobiegli za nim. Nie zdołali go odszukać, więc zawalili wejście, aby nie mógł wydostać się z kopalni. To znaczy, że nawet orkowie nie byli pewni, że on zginął. Więc dlaczego ty jesteś tego taki pewien? Chcesz, abym dręczył się pustymi nadziejami? On nie mógł tego przeżyć. Nawet jeśli wezmę kill-off i odwalę wejście, to i tak wszystko na nic. Potrzebna jest drabina sznurowa, aby dostać się na dół. A tę, która wcześniej wisiała w kopalni, zabrali orkowie. Widziałem to na własne oczy. Zapewne leży teraz gdzieś w wiosce, zajętej przez orków. Czy masz dla mnie kill-off? Co, czyżbyś chciał iść szukać Ferella? Już ci mówiłem, że drabinę sznurową. Zabrali orkowie. Wiem, ale na początek wystarczy mi kill-off.
masz jakiś? Niedawno jeden kilof widziałem gdzieś w ruinach wieży, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. W zestawie towarów kilofów nie mam, więc musisz go poszukać. Ale zanim odejdziesz, dam ci mapę kopalni, żebyś mógł znaleźć wejście. Wcześniej, kiedy istnienie kopalni było tajemnicą, tylko Colvin miał mapę. Ale jak zaczęliśmy z niej korzystać, zrobiłem sobie kopię mapy. Pokaż mi swoje towary. Dobra, zobaczmy co ty masz. Na pewno masz jabłka, masz miecz półtora ręczny. Powiedział właśnie, że nie ma kilofa, no wcale jakby. Ochrona przed obrażeniami 5, spirytus. Do usuwania plam. A po co by mi to miało być niby potrzebne? O, ma teleport do wioski. Zupa cebulowa, zupa z chlebem, mocny gulasz, zupa. Zupa z szynki, kompot z gruszek. Trzeba będzie przejrzeć jego asortyment. Pod względem tych zup, które nam dają dodatkowe rzeczy, prawda? Tam chyba trzeba było pory kupować i... cebulę chyba też. Ziemniaki, jajka, chili, gruszki. Myślę, że przed wypłynięciem jeszcze do niego wrócimy, ponieważ niestety nie mam teraz przy sobie tej ściągi z tymi rzeczami, które są nam potrzebne. Zastanawiam się, czy najpierw, czy ja mogę mieć tą drabinę jakimś cudem, czy niekoniecznie. Broń obuchową, tej nie założę. Tak przy okazji zobaczymy sobie bronię. Czy ja mam coś obuchowego na golema? Obuchowe, pałka z kolcami. No nie wiem, czy mi to bardzo pomoże. Ale mieliście strasznie do mnie pretensje, że ja biję golemy z miecza, także już tego nie będę robić. Zobaczymy, czym będzie prościej, a tym bardziej było lanie, że robię to za pomocą tego łuku. Mamy mapę Korusu. Tak się to prezentuje, bardzo prosto. Tam jest jakaś dodatkowa plaża nawet. Niestety znacznik nie pokazuje, gdzie jesteśmy. Natomiast no nie trudno się domyślić. Tam jest plaża? Niemożliwe. Nie wygląda na plażę na tym cyplu. Ale dobra, zbadamy to oczywiście przed wypłynięciem stąd. Była też mowa o tym duchu na plaży. Jestem ciekawa, czy on faktycznie się pojawia. Wracając, szukam drabiny, ale podejrzewam, że nie mam jej. Chociaż nie zaszkodzi nam zajrzeć do kopalni i zobaczyć, czy jestem w stanie wejść, bo jeżeli będę mogła zaznaczyć, to znaczy, że mamy tą drabinę. Ale i tak, najpierw pójdziemy do tej kobitki zielareczki, która tam jest. I zobaczymy, co ona ma do powiedzenia na temat tego leku dla Waliny. Później się przejdziemy odgruzować to wejście i zobaczymy, czy jestem w stanie zejść na dół, czy mam tą drabinę, bo niestety nie wiem. I w sumie gościu z latarni chciał, żebyśmy do niego zajrzeli, więc zajrzyjmy. Jak tam twoja latarnia morska? Cieszę się, że wszystko jest w całości i działa. Obawiałem się, że orkowie tu wszystko zdemolują. No cóż, wygląda na to, że miałem szczęście. Okej, to jest wszystko, co masz do powiedzenia. Dobra, to tak chciałam tylko sprawdzić, się upewnić. Witaj, Valandrajo. Hej, ty. Przysłała mnie Valina. Już od kilku dni gorączkuję i potrzebuję na to lekarstwo. To szlachetne z twojej strony, że chcesz zdobyć dla niej lekarstwo. Nie znasz jej zbyt długo, prawda? Nie. A dlaczego pytasz? Uważam, że pomóc bliźniemu w potrzebie to sprawa oczywista. Ach, gdyby tak wszyscy uważali. Czy dostanę te lekarstwo? Niestety, nie mam już tego lekarstwa, a do uważenia nowego brakuje mi składników. Czego ci brakuje? Korzenia leczniczego i 5 sennych grzybów. Sennych grzybów. Nigdy o nich nie słyszałem. Nic dziwnego, bo nie rosną wszędzie. Tu, na Khorusie, możesz je znaleźć w jaskiniach. Mam nadzieję, że nazbieram potrzebną ilość grzybów. Sądzę, że poradzisz sobie. Ich jaskrawą barwę z niczym nie pomylisz. Mam składniki do mikstury dla Waliny. Bardzo dobrze. W takim razie natychmiast przystępuję do jej ważenia. Czy to zajmie dużo czasu? Tak. Najlepiej wróć tu jutro.
Do tego czasu lekarstwo będzie gotowe. Dobra, no to nie będę już spać specjalnie. Chciałam zerknąć tutaj na teren w okolicy latarni, ponieważ tutaj mi gdzieś pokazywało, że można tutaj znaleźć gdzieś goblinią jagodę w okolicy. Tylko ile w tym jest prawdy, to niestety tego nie wiem. I też nie widzę, żebym miała jakąkolwiek goblinią jagodę przy sobie. Mamy jedną, prawda? Tak jest. Potrzebujemy znaleźć drugą. Teraz jestem ciekawa bardzo, gdzie ona może być, bo mi pokazywali właśnie, że gdzieś tutaj na jakiejś półeczce i bardzo możliwe, że na przykład tutaj będzie. Szczególnie, że w tym miejscu nie byliśmy. No, a przynajmniej nie wygląda to znajomo. Jest pochodnia. Tam na dole nas nie było. No, mamy tutaj jakieś rzeczy, tylko ja się zabiję prędzej schodząc. Albo i nie. Pień drzewa. Roślinka lecznicza. Żadnych przeciwników jak na razie. Kolejne rośliny. Roślinka, roślinka. Mikstura szybkości, sakiewka, ekstrakt, kryształowy miecz. Płonąca pochodnia. A to tutaj nie ma nigdzie tego? Ej, no niemożliwe. Tutaj powinna być gdzieś goblinia. Jak nie tutaj, to będziemy musieli sprawdzić, bo na pewno mi nie wpadła. To miejsce wygląda naprawdę interesująco. Co to jest kryształowy miecz? O kurde. Stara tajemnicza broń. Bonus do walki bronią 5. Obrażenia cięte 120. Wymagana siła 60. Ej, naprawdę bardzo dobra broń. Pod siłę. Pytanie, czy... W sensie ogólnie ta szpada jest lepsza. Ale nie powiem. Naprawdę fajowa broń. Nie spodziewałam się czegoś takiego tutaj znaleźć. Pochodnie płonącą. Nie chcę, żeby płonęła więcej. Tylko szkoda, że nie znalazłam niestety tutaj goblinie jagody. Trzeba będzie się za nią jeszcze rozejrzeć. O kurwa mać. Dobra. To nie było planowane. Ja sobie zapomniałam, wam powiem. Że ten teleport mnie teleportuje prosto w środek tej wioski. Niedobrze. W sensie to nie było planowane. Do obozu myśliwych. Dobra, okej. Okej, dużo bezpieczniej. To co, może na razie zostawimy kwestię tej jagódki. Ty, a może ona tutaj jest, tylko jeszcze się nie wybiła. Bo tu są jakieś rośliny pojedyncze, ale to by było bez sensu. Nie no, tam żeśmy byli na tym. Dziwne bardzo. Chyba, że po drugiej stronie może? Bo gdzieś to było w okolicy latarni morskiej. I tego akurat jestem pewna. Pytanie tylko, w którym miejscu? No te skały to się aż proszą. Ewentualnie tam coś jest jeszcze. Po drugiej stronie. Tam można pewnie jakoś zejść, tylko jak? Kurde, no nie powiem, kusi tutaj połazić. Chyba, że to było to miejsce. No, ja bym tutaj wlazła, tylko pytanie od której strony.
No podejrzewam, że chodzi może o to miejsce ewentualnie. Wiecie co, żeby nie marnować czasu, spróbujemy. Tak, tutaj są normalnie rośliny. To znaczy, że tutaj legitnie możemy wejść. Są goblinie jagody. Pytanie tylko, od której strony się tutaj wchodzi. Być może po tamtym kamieniu. Wiecie, jakby to już mnie mało interesuje, bo zauważam, że ta Odyseja niestety ma to do siebie, że jest dużo miejsc, gdzie ciężko się dostać i być może tędy trzeba było spaść jakoś z góry. Albo tamtędy pewnie zejść. Nie będziemy już w to wnikać, jak się tutaj wchodzi, schodzi i co się jak robi. Ważne, że tą roślinę powinniśmy legitnie móc zdobyć i że nam się to udało. Niekoniecznie legitnie, ale tak jakby zrobiliśmy założenie tej modyfikacji, że tam da się legitnie po prostu wejść. A ile jest w tym prawdy, to już mało ważne. Dobra, do kopalni się chciałam dostać. Do kopalni będzie dobrze tędy zejść, wydaje mi się. Czy ja właśnie dobrze idę? Nie wiem. Nie pamiętam niestety. Ale chyba tak, bo to było jakoś tutaj, w tej dolince. Chyba dobrze idziemy. Tu były wilki w okolicy. Tak jest. To co, odgruzujemy sobie to. Bo kilof akurat mam. Trochę śmiesznie to wyglądało. I zmienimy sobie broń. Chociaż jeszcze może nie, bo nie widziałam nigdzie, wiecie, golema. Golemy się pojawiają chyba później. Tu jest laga. Kołowrót. No, tutaj powinniśmy móc tą drabinę umieścić. Ale wydaje mi się, że nie mogę, bo po prostu tej drabiny nie mam. Dobra, to tak przynajmniej mamy odgruzowane. W takim razie, no, idziemy do tej wioski, nie? W takim razie Fellanem zajmiemy się na samym końcu. Mamy już roślinkę przynajmniej. Można by się było tam tepnąć, ale już wolę się przebiec, bo jesteśmy bardzo blisko. Tutaj mamy już mostek, tam po drugiej stronie byliśmy. Mało ważne, że pokazuje na mapie jakąś plażę, której nie ma. Chyba, że z drugiej strony. Nie wiem, czy tam jest jakaś plaża. Jest coś plażopodobnego? Raczej nie ma. Być może była, ale na pewno już nie istnieje. O, moi drodzy, w ogóle ja sobie nagrywam już odcinek po ostatnim egzaminie. Dosłownie wróciłam do domu dzisiaj około 12 chyba z tej wyprawy mojej kochanej. Nie no, później byłam w domu, bo jeszcze byłam z dziewczynami w kawiarni. Poszłyśmy sobie na kawę. Miałyśmy iść na jakiegoś drinka, ale ostatecznie kawa. Kto by się tego spodziewał, prawda? Nie no, bo tak to bywa w dzisiejszym świecie. Ale później sobie na szczęście kupiłam jakieś piwko, żeby się troszeczkę wyluzować. Ile to jest krwiopic? Jezus Maria. To jest niebywałe. Kolejny poziom. Ej, naprawdę? Nie spodziewałam się trochę. W sensie nie wiem dlaczego, ale zapomniałam, że kolejny poziom istnieje. Ja mam 30 punktów nauki. Skąd ja to do cholery jasnej wzięłam? Nie wiem. Są orkowie. Dzień dobry. Jakby nie boję się ich, no bo to są myśliwi plus ja sobie nie najgorzej radzę z nimi. Dobra, bo tutaj w którejś chacie był ork szaman. I ja bym się nie chciała z nim przytulać tak od razu, ostentacyjnie może. Nie wiem, czy tutaj nie był, no właśnie, był nawet.
Oni nie wyjdą stamtąd pewnież, nie? Coś jeden próbuje, ale... Niedobrze. Sobie mogę go zaznaczyć przez chwilę. No oni inteligencją swoją nie grzeszą. W sensie oni bardzo próbują, ale... Ich nieudolność jest jednak zbyt duża. Zobaczymy, jak mi to pójdzie z kuszy, ale jak na razie to nie trafiam. No nie, będzie ciężko, tylko sobie zmarnujemy bełty. Podeszłabym tutaj, tylko że tamci znowu się striggerują z tej drugiej chałupy. Oni nie potrafią z tych domów wychodzić. Ała! Ej, mordo! Dobra. Już mu się nawet dam trafić. Byleby się go pozbyć. Mam wrażenie, że później się pojawiają też wojownicy i to będzie uciążliwe. Co ty robisz? Jak na razie to sobie radzę aż zbyt dobrze, nie? Możliwe, że ten szaman ma przy sobie drabinę. Ej, halo, dzień dobry. W sensie... No, dziękuję. Czy z trzema sobie poradzę? Powinnam, szczególnie jak mi obrażenia krytyczne wejdą, ale... Nawet jak mi nie wejdą, to w sumie... Jakby... Z czym ja mam jakiś problem, to ja nie wiem. Dobra, wyklikajmy sobie ich troszeczkę. Siemano. Ktoś inny wyciągnął broń. Tylko nie wiem gdzie. Niedobrze. Tu jakaś roślina, kolejna pod ziemią. O, siema. Jak widzisz, twoi bracia już polegli. Fajnie, że mamy te punkty nauki, ponieważ będziemy mogli za niedługo zrobić bardzo fajną rzecz. Czyli jak wrócimy na statek, to się nauczymy eliksiru siły. O, klucz Martiusa, dobra, to się przyda na pewno, za chwilę nawet. Okej, tego nawet nie trzeba było otwierać. Tutaj nic nie ma. Tutaj też były jakieś rzeczy. Tego szamana przeszukałam? Tak. Okej, na górze też coś mamy. Tylko może wejdźmy jednak klasycznie po tej drabinie. Skóry wilczka, jakaś kuferek, te sprawy. Fajnie, bo te kuferki pootwierane. Mapa Korusu. Tam będą orkowie jeszcze dalej kawałeczek. O, jest drabina. To wiecie co? Myślę, że aktualnie troszeczkę tutaj odejdziemy od tej wioski. Pójdziemy najpierw znaleźć tego typka, który tam utknął w tej kopalni. Z prostej przyczyny bardzo. Wiecie co, w sumie nie opłaca mi się chyba teleportować, bo to jest tutaj dosyć blisko. Pójdziemy się zająć tym gościem, dlatego że gdzieś przeczytałam w tym poradniku do Odysei, żeby zostawić wioskę na końcu do odbijania. Więc nie chciałabym sobie czegoś spierdzielić. Dlatego ja się po prostu wstrzymam tę chwileczkę z tym
I pójdziemy najpierw do tej kopalni. Żeby gościa wyciągnąć. Dobra, możemy teraz użyć tego kołowrotu. No, seriously. No. O Jesus Christ. No i teraz będziemy próbowali. Kurde, niedobrze, bo ja nie mogę tego... założyć sobie. Ja ci dam kuźwa to za daleko, a tutaj nie działa. Bardzo niedobrze. Teraz, żeby tylko nie spaść. Bo tutaj powinno się dać tą drabinę zamontować, a widzę, że z nią znowu jest problem. Aha. Zaraz... No dobra, miło. F12, od razu. No ja ci dam za daleko, mordo, ale jak jestem bliżej, to nie działa. Bo tą drabinę powinniśmy tutaj móc zatentegować. O Boże. No ty kołowrocie zasrany, naprawdę. No dawaj tą drabinę. Kto to wymyślał? Dobra. Niestety, ale trzeba się tam szczytować na dół. Kocham. Co jest grane? No nareszcie. Dobra, złoża węgla. Trzeba będzie... Okej, gra mi tutaj w takim razie wejść nie da. Bez tej drabiny. Rozumiem. Aha. Hej, bardzo niedobrze, wiecie? Bo ja teraz jej nie mogę zamontować tej drabiny. No co jest? Chryste, panie. Błagam cię, no nie. Ej, przeżyłam. Ale tak jak mówię, gra mi tutaj nie da wejść. No kurde, użyj tego. Kiedy ja się zapisałam? Quick save w jakiejś wiosce. 20:51 jest godzina, czyli 46. Dobra, pierdzielę to. Zajmuję się na razie tą wioską. Bo widzę, że tam nie dojdziemy do ładu i składu. Marnowanie czasu teraz to jest najgłupsze, co mogę zrobić. Gdzie mój kryt piękny? No, dawaj. No i dobra.
Zamknięta skrzynia z prowiantem, beczka z wodą, drzwi. Lewo, prawo. Ej, co jest? Aha, dobra, bo tutaj wejdziemy później. No faktycznie, tak było. Dopiero będzie nam dane wejść. W momencie. W momencie, gdy gościu nam będzie mógł tutaj się dostać i otworzy sobie, że tak powiem. W sensie, no, jak będziemy mogli tutaj tych mieszkańców wprowadzić z powrotem. Drabina. Chyba, że tutaj były jakieś części drabiny, bo mam aktualnie drugą. Tja, może to jest możliwe, wiecie? Dobra, to do tej kopalni się wrócimy później, jak oni już będą tutaj sobie siedzieli w tym miejscu na spokojnie. Wydawało mi się, że tutaj orkowie wojownicy się pojawiają, ale chyba mi się jednak tylko wydawało. Okej. Mordo, co ty robisz tam? Gościu popłynął sobie. Co ty robisz, stary? Muszę popłynąć teraz oczywiście za nim. Albo... Nie, nie będę płynęła za nim dalej. Co tutaj się dzieje, to ja po prostu nie wiem tego. Gorzej jak gościu... Wiecie, nie zaliczy mi się zadanie, że jest wioska opustoszała, bo... chłopa jednego nie ma. A no, oczywiście się tutaj teraz zrespił, nie? Kiedy ja zdążyłam opłynąć pół wyspy. No. Co ty robisz? Wszyscy orkowie nie żyją. Dzięki za info. To tak, gdybyśmy nie zauważyli, no nie? Dobra. Sprawdzamy plażę od razu, bo tutaj jest jakieś molo. Na jego końcu nic nie ma. Na tej mikroplaży również nic nie ma. Tu jest tylko jakiś randomowy kamień. Spoko. Teraz pytanie, czy jeżeli ja się prześpię tutaj w jakiejś chacie, to oni się tutaj magicznie pojawią, czy będę musiała się do nich przejść? 14. No to prześpijmy się do świtu. I zobaczymy. Wydaje mi się, że... O Jezus, nie, błagam Cię. Zejdź z tego łóżka. Wydaje mi się, że trzeba będzie się do nich bezpośrednio teleportować. I się nie myliłam. Teleportacja do obozu myśliwych. A, od razu pójdziemy do tej Walandrai po lek. Chryste, panie, no, te rośliny. Takie drewniane w tym gotiku. Że aż mnie to czasami do szału doprowadza. Nie no, dobra, żartuję, nie jest aż tak źle. Tak, Walandraja. Słuchaj, dawaj mi te leki dla Waliny. Przy okazji oddam. Dzień dobry. Hej, ty. Czy gotowe jest lekarstwo dla Waliny? Tak, trzymaj. Choć zeszło mi więcej czasu, niż przypuszczałam, to jednak lek uważyłam. Super, mało mnie to interesuje. Kurde, nie wiem jak do tej kopalni wejść. Jest szansa, że teraz będę mogła, bo być może były dwie części drabiny. A nie jedna. Bo znalazłam dwie drabiny. Tak jakby. Zobaczymy, spróbujemy się tam dostać, jak już się ludzie dostaną do wioski, do siebie. Um.
Martis. Chorus jest wolny. Można wracać do wioski. Chwała Innosowi. Wyzwolona tylko wieś. A co z innymi orkami, którzy są na wyspie? Powiedziałem już, że Chorus jest wolny. A to oznacza, że cała wyspa jest wolna. Jakie wspaniałe wieści. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Wprawdzie teraz kupiec ze mnie marny, ale 5 beczek z wodą i 5 skrzyń z prowiantem nadal powinny znajdować się w moim magazynie. Ponieważ pomogłeś nam w walce z orkami, możesz to wszystko zabrać za darmo. Oto klucz od magazynu. Wreszcie możemy wrócić do domu. Zajrzyj do nas kiedyś. U nas zawsze będziesz mile widziany. To kupimy od niego rzeczy przed samym już wypłynięciem. Jak się tepnę, to oni powinni już tam być chyba nawet. Albo nie, ale mamy klucz do magazynu. To nieważne, czy są, czy nie. Co my tutaj mamy? Dużo sera, kuferek z jedzeniem. Jest kolejna drabina. Więc wydaje mi się, że chyba tak trzeba było po prostu zrobić z tą drabiną. Że było tej drabiny więcej niż po prostu przypuszczałam. Tu jeszcze w ogóle za chałupą coś jest. O, 2 pijenie drewna. No dobrze. Czy ja mogę sobie pootwierać te skrzynki jakieś z prowiantem na przykład? Chyba nie, ale mam sakiewkę. Co to jest? Drabina. Ty, a może po prostu... O Boże, nie. Tylko mi nie mówcie, że wystarczyło obok tego po prostu odpalić tą drabinę. Błagam, nie mówcie mi tego. Siema, Martis. Wrócimy jeszcze do wioski, zanim będziemy stąd odpływać, dlatego że będę chciała od typa kupić rzeczy. Plus, jak znajdziemy tego Felana... Felan się nazywał? Nie wiem, tego jego syna, co wpadł do tego szybu. To pójdziemy mu o tym oczywiście zawiadomić, że chłop się znalazł. Czy ja dobrze idę? Tak. Powiemy mu, że chłop się znalazł, plus... Błagam, naprawdę nie mówcie mi, że wystarczyło otworzyć drabinę. Bo się wtedy zabiję. Naprawdę, umrę. Gdzie jest ta drabina teraz znowu? Nie mówcie mi, że nagle teraz ta drabina zniknęła z ekwipunku. Tak jest, właśnie tak wystarczyło zrobić. Pozdrawiam, Atory 152 się tutaj męczyła. Zanim zejdę sobie po tej drabinie, to chcę iść po ten węgiel tutaj. Dobra, udało się. I teraz mamy drabinę. To jest nieprawdopodobne. Tu jest jakaś broń, nie mogę jej zebrać. Okej, okay, kill off. Dobra, złożę węgla. Zastanawiam się, czy kopać teraz. W ogóle też nie pamiętam, w którą stronę należałoby iść. Do góry, na dół. Słabo. Jak moja ocena zdolności? 30. Dobra, będziemy kopać węgiel. Może zejdziemy najpierw w dół, co? Czy tu były golemy? Nie pamiętam. To jest na pewno pełzacz. Bo się bardzo szybko porusza. Dobra, już mi się przypomniało, że na górze będzie ślepy zaułek. Więc chodźmy najpierw na górę tutaj. Lecą w pełzacza. Pełzacz na pełzaczu. O
kurde, tu jest taka zapadnia, prawie bym spadła. Jest mikstura szybkości, stary klucz. Okej, ten stary klucz się oczywiście, że przyda, nie? Dobra, kopiemy. Możliwe, że nie zrobimy całej dzisiaj kopalni, dlatego że kopanie troszeczkę czasu zajmuje. A do tego wszystkiego jeszcze musimy gościa znaleźć. Także no nie wiem, czy się uda. Przejść całą wyspę. Do końca. Nie powiem, byłoby fajnie, bo tak to byśmy już mogli wyruszyć w stronę właściwą. No, ej, halo. O, dziękuję. Tu się zrespiły pełzacze, czy co jest? Czy są niżej? Dobra, niżej są. Tu widziałam gdzieś bryłę do kopania. Ej, halo, co się stało? Skąd one tu przylazły? Masakra. Musiały gdzieś spaść wcześniej. Ale dziwne. Coś mi się właśnie bardzo nie podobało. Nie wiem, czy potrzebujecie... No tutaj na pewno potrzeba pochodni, bo nawet ja już nic nie widzę. Dobre sobie. Przez nie miałem się pytać... Nie, chyba nie potrzebujecie pochodni, jest w miarę jasno. Nie. Na pewno nie tutaj dalej, bo tutaj dalej już nic nie widać. Nie wiem, czy do czegoś się nam węgiel przyda bardzo. Węgla jest od cholery w tej grze. Bo oprócz tego, że jest kopalnia węgla, to jeszcze w samym Corinius jest dość sporo węgla. Pochodnie potrzebuję. Nie wiem, czy też macie takie odczucie, ale ja nic nie widzę, mimo tej pochodni. Tu mi się urodziło sporo tych pełzaczy. Fajnie, bo one mają różne te swoje modele. To ma swój urok. Czego? Tu jest tak ciemno w tej. Senne grzyby. Okej, czyli tutaj też można było wykonać zadanie. Dobra, witam. Wiecie, nie będę się srała z jakimiś pełzaczami, bo to jest bez sensu. W sensie, jak jeszcze mogłabym się bać wojownika, to na pewno nie będę się bała takich zwykłych pełzaczątek, nie? Które mają mniej... Znaczy mniej, prawie tyle samo HP co orkowie. Co ma zresztą sens, bo orkowie się bali pełzaczy. Z tego co pamiętam. Dlatego, że przecież jak robiliśmy Ulumulu, to się bał ten... gościu. Zapomniałam jak miał na imię. Tempak? Trąpek? Dąpek? Nie wiem. Nieważne. Lepiej się nie błaźnić. Kiedyś sobie odświeżymy serię z Gothica 1, to na pewno zapamiętam. O nie, no dalej nie mogę, tak? Niestety, moi drodzy. Mam nadzieję, że teraz bez żadnych problemów technicznych. Mam nadzieję, że fajnie uda nam się to wszystko zrobić, bo teraz przez to, jak podjęłam decyzję, że będą odcinki codziennie, ponieważ mam na to czas oczywiście, to myślę, że ładnie nam pójdzie eksploracja Corinius. Całkiem sprawnie bym powiedziała nawet. Jestem ciekawa, jak nasz bohater będzie sobie w Corinius radził, bo pamiętam, że na normalu było ciężko. Także zobaczymy, jak będzie tutaj na łatwym poziomie trudności. Opłaca się tutaj wejść, oczywiście. Tu mamy coś w stylu takiego magazynu. Ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tej rury znalazłam. I to nie jedną. Nie wiem, czy to dobrze.
Jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się znaleźć tą broń pod siłę, mimo że jakoś mam wrażenie, że nie będę z niej korzystać. Ale bardzo mi się podoba. Dużo tych pełzaczy, nie? Ale fajnie, bo będzie kolejny expik. Jak tak dalej pójdzie, to sobie uzbieramy szybko punkty. Na to, żeby móc nauczyć się obu eliksirów. Dlatego, że eliksir siły nauczymy się jako pierwszy, a później będę mogła eliksiru zręczności się nauczyć na Corinis. Bo nasz kochana Sagitka nauczy. Więc akurat powinniśmy dozbierać punkty, żeby się nauczyć obu. Także to będzie fajne, bardzo mi się to podoba. Bardzo mnie to satysfakcjonuje. Very good. Dobranoc. Dobra, najpierw sobie wykopiemy jeszcze. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy chłopa. Sporo mamy złóż. Zastanawiam się naprawdę, do czego będzie węgiel potrzebny. Mam wrażenie, że dawno się nie zapisywałam. Jakby mi grę wywaliło, to byśmy byli w dupsku. Dobranoc. Nie wiem, czy jakieś pełzacze tutaj... Aha, będą, bo przecież jak będziemy tego gnoja eskortować, to się nagle pojawią pełzacze z dupska. Przypomniało mi się o tym teraz. To jest w ogóle też absurdalne, że trzeba go odeskortować kawałeczek. Bo każdy normalny by się chciał stąd teleportować, nie? Od razu. No niestety nie będzie takiej opcji. Tam lepiej nie schodzić. A może? No, grzybie. Tam już jest Felan, on mnie będzie chciał zagadać. Jak się wszyscy domyślają. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak ciemno tu jest. W sensie ja pamiętam, że tu było widno. Nie wiem, jak to działa. Może ja miałam wtedy jakiś błąd i tutaj normalnie jest zawsze ciemno. Nie wiem. Mamy Fellana, ale ja sobie chwilę poczekam, zanim go zabiorę ze sobą. Bo chcę zejść niżej. Samemu najpierw. A potem po niego wrócić. I z nim wyjść. Żeby się nie wracać dwa razy już do tej kopalni, bo to będzie bez sensu. Tam na dole, z tego co pamiętam, niezła niespodzianka na nas czeka. Dobra, czyli tamto miejsce sprawdzimy sobie później. Tu mamy jakiś przedmiot pod ziemią, nie mogę go oczywiście podnieść. Szkoda. Jest więcej węgla. O właśnie, tu były te golemy. Złoże ametystu. Już mi się przypomniało, że tutaj właśnie dlatego mówiłam coś o golemach. Nieoszlifowane ametysty. Podobno trzeba będzie się nauczyć szlifowania. Nie wiem za bardzo, na czym ma to polegać. Ani kto tego uczy. No ale dobra. Długo tak będziemy jeszcze... Okej, okay. Wzrastają nam te umiejętności. Zmieńmy sobie broń na obuch. W sensie z obuchu mam tylko pałkę. Żałuję, że sobie tego sługę burzy wywaliłam. Bo byśmy przynajmniej mieli broń. Wstajesz? No to wstawaj. I tak mu zadajemy po 5. Ej, nie, dobra. Skrytem jednak ładnie wchodzi.
Tylko ta broń ma trochę słaby zasięg. Czasami lepiej zrobić jednak krok do tyłu, bo... Patrzcie, jaki mądry lokatorek nie pokazuje mi tego, żeby mi nie zaspoilerować. Wybaczcie, jeżeli nic nie widzicie. Ja też nic nie widzę. Widzę, że to nie tym razem. Jajo pełzacza. Bo tutaj powinna być królowa pełzaczy. Widzę, że jej nie ma. Nie wiem z jakiej przyczyny. Wybaczcie, że jest ciemno, ale tutaj mamy tylko złoża do wykopania, więc już może nie przeginajmy z tą ciemnością. Myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, w tym leżu. W kolejnym odcinku sobie weźmiemy tego gościa, co tam zginął sobie w tym tunelu. Zabierzemy go ze sobą na górę. Kupimy od Martisa te rzeczy wszystkie, co są do kupna. Bo to będzie bardzo dobry pomysł. Ja sobie przy okazji sprawdzę, co tam na pewno jest do kupienia, bo niestety nie pamiętam. I będziemy wypływać. A co za tym idzie? Czeka nas końcóweczka drugiego rozdziału. Tak, wiem, ja może nie powinnam tak spoilerować. No, ale dobra. Możliwe, że tutaj się królowa pełzaczy pojawi dopiero w czwartym rozdziale. Bo na tą wyspę też można wtedy wrócić. I tutaj do kopalni też schodzimy. Więc może mi się to po prostu powaliło z czwartym rozdziałem. Ale niestety nie przypomnę sobie teraz. Bardzo jest to możliwe. Zobaczymy. Ojejku. Kurde, jestem przeszczęśliwa, że już te egzaminy za mną. Teraz mam 2 tygodnie wolnego i nie wiem, co mam z nimi zrobić. Polecam serdecznie. To tak a propos tego, co u mnie tak prywatnie. Bo jeszcze przy okazji sobie pogadam do Was, zanim skończymy odcinek, zanim skończę te złoża kopać. No i tak, fajnie to mija. Jeszcze myślę, że dzisiaj sobie nagram dla Was jeden filmik. Jutro się zajmę ich montowaniem, ponagrywam sobie kolejne. Teraz mi się bardzo fajnie będzie też grało, bo będę miała na to więcej czasu, ochoty. Planuję trochę więcej poczytać książek. Mam Harry'ego Pottera na warsztacie. Został mi Książę Pół Krwi i Insygnia Śmierci. Także, no, będzie czytane. Powiedziałam też sobie, że chcę pooglądać seriale, na które wcześniej nie miałam czasu, które mi zalegają nawet od ponad roku, mimo że miałam czas nawet całkiem sporo przed październikiem, ale tak jakoś wyszło, że w sumie było go niby sporo, a jednak nie. Ale teraz wiecie, dalej mam dietę pudełkową, więc w sumie gotowaniem się nie muszę przejmować i to jest super. Także mam czas, żeby się skupić na kompletnie innych rzeczach i to mi się bardzo podoba. Czy ta bryła węgla coś z siebie wydobędzie? Nie. Dobra, moi drodzy, to ja łapię za pochodnie i dziękuję Wam już, moi kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film, lecę nagrywać kolejny. I co? I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!